to ja mam pytanie moje w takim razie. Te wszystkie wysadzone mosty, nie? No trochę tam, nie wiem, w setkach będzie? Myślę, że tak, bo to nie mówimy tylko o mostach na Dnieprze, ale na mniejszych rzekach, które mają znaczenie wojskowe. Jest co odbudowywać w każdym razie, nie? I znasz polski mental, jak u nas w ogóle wyglądało budowanie autostrad i ile to było razy droższe, ile tam gęb się wykarmiło i tak dalej. Praktycznie przy każdym takim moście będzie powstawał oligarcha. Wiesz, ja się tylko obawiam, czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście podołać takim zarobić. Czy oni sami w ogóle jak, no dobrze wiesz teraz, że tam bokami też swoje zarabiają, bo to jest też wojna i na wojnie ktoś tam zawsze zarobi, nie? To jest tak, że ja mam naprawdę poważne obawy co do tego, czy my będziemy w stanie wygrać pokój i z tego czerpać potem jakieś korzyści dla państwa, no bo to jest jakby w naturalny sposób moja perspektywa. Interesuje mnie przede wszystkim to, co jest dobre dla Polski. To, jaki interes może mieć na tym Polska, ile może na tym zarobić i w jaki sposób. Mam co do tego obawy, bo inwestowanie w budowlance, no to jest kwestia, wiesz, kredytów, gwarancji kredytowych, ubezpieczenia, struktury odpowiedniej, możliwości, logistyki transportu, na przykład, nie wiem, towarów budowlanych, czy skomplikowany dosyć proces. Ucieszyłbym się, gdyby się okazało, że te polskie firmy budowlane po różnych fuck-upach związanych z budową na Euro 2012 ma już ten okres dzieciństwa za sobą i są w stanie wziąć udział efektywnie w takich inwestycjach dużych na Ukrainie. Chciałbym w to wierzyć, ale mam poważne obawy, czy tak się rzeczywiście stanie i czy my ten pokój będziemy w stanie wygrać. Niemcy to jest system. Oni oczywiście teraz grają, lawirują, udają, że dozbrajają Ukrainę, że ją popierają politycznie. Teraz na przykład była konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Ona się odbyła w Berlinie. Polscy politycy też tam byli. Niemcy fajnie to rozegrali PR-owsko, bo równolegle do tej konferencji wizytę w Kijowie złożył Steinmeier, czyli prezydent Niemiec. Po tej odwołanej wizycie w kwietniu zdecydował, że jednak to upokorzenie przełknie i pojechał do Kijowa. Czyli widzimy już ten taki pierwsza stopa włożona w drzwi, żeby zablokować pewne procesy i dać do zrozumienia, że pojawiło się nawet pojęcie planu Marszala i kwota 500 mld euro, czyli jakaś żenująca zupełnie suma, jak na plan odbudowy Ukrainy. Mam wrażenie, że możemy się kiedyś obudzić i naprawdę z poczuciem tego, że ten plan Marszala to wymyślili Niemcy, że to Francja i Niemcy. Ale zobacz, jak tutaj wyjedziesz, bo to u nas się dzieje. Zobacz, jak idziesz po miastach polskich, dlaczego tam wszędzie wiszą zagraniczne marki, które budują te obwodnice, budują te bloki, domy? No to jest właśnie ten problem, o którym mówimy, że może się okazać, że nie będziemy w stanie po prostu dźwignąć tego wszystkiego. To znaczy Polacy są pracowitym narodem, pracują w tych niemieckich firmach, które leją tutaj beton na autostradzie i tak dalej, bo widocznie wychodzi, że no nie wszyscy są w stanie zarządzać tymi... Ale to też jest jakiś tam etap dojrzewania, bo to jest tak, że no, mieliśmy trochę komuna, trwała u nas przez parę lat i to nie jest tak, że ktoś pstryknął i powstały wielkie koncerny budowlane. My tej tkanki takiej właśnie biznesowej, własności nie mamy. To nie jest tak, że wiesz, no jak pojedziesz Berna, do Szwajcarii, to widzisz ludzi, którzy żyją w tym domu, w jednym domu od 8 pokoleń. Jak mam mieć tkankę, jak za czasów II wojny światowej, no w pierwszych dniach, to ci tutaj nasi kochani Niemcy przyjechali na przykład i całą śmietankę... Wszystko, albo ludzi zabili, a resztę ukradli. To jest jakby jasna sprawa. To jest tak, że wiadomo, że no jakby ich przewaga konkurencyjna no wynika też w dużej mierze właśnie z tego, że mimo tego, że przegrali wojnę formalnie, to wygrali ją będąc objętym planem Marszala. I od pierwszego dnia, kiedy plan Marszala uruchomiono, myślano też o tym, że kiedyś dojdzie do zjednoczenia, dlatego trzeba odkładać na zjednoczenie i na to, żeby to państwo jeszcze bardziej wzmocnić i zbudować. To jest oczywiście nasze zadanie i na naszym podwórku, żeby zbudować tą tkankę, ten tłuszczyk taki, który można zastosować właśnie gdzieś tam u sąsiada, ale obiektywnie no też nie robiłbym sobie z tego powodu jakichś wielkich wyrzutów, bo widzę jakieś powody, dla których tej tkanki i tego tłuszczyku przez te lata nie wyrobiliśmy, także nie ma też co się biczować w zaciekle, bo są obiektywne powody, dla których jest tak, a nie inaczej. Natomiast no w rywalizacji
firmami niemieckimi możemy mieć problem na Ukrainie. To jest tak, że czasami się mówi, że Niemcy to tam nie rozumieją Ukrainy. To jest bzdura. Ja pamiętam, ile razy byłem w Kijowie, kiedy gdzieś tam przy stoliku kawiarnianym, jak się spotykałem z rozmówcą czy z informatorem, to trzy stoliki dalej siedział asystent jakiegoś europosła, który dla niego zbierał informacje o tym, co się dzieje na Ukrainie. Oni są w stanie wysłać masę ludzi, którzy ustalają po prostu fakty, mają swoje służby wywiadowcze, mają swoje think tanki i fundacje, które są na Ukrainie obecne i mają swoje budżety, którymi płacą granty i budują taką miękką siłę niemiecką, czy no i... Już można powiedzieć, robią rozpoznanie. Od bardzo dawna, od późnego Kuczmy, tak naprawdę, ale też trudno im z tego powodu robić jakiś zarzut. No tak postępuje rozsądne państwo, które jakby... Celem rozsądnego państwa jest to, żeby jak najniższym kosztem uzyskać jak najlepszy rezultat. Czyli jak najmniej zaangażować pieniędzy i środków do tego, żeby potem to zlewarować i wykorzystać w celu budowy własnego bogactwa. Myśląc o świecie, nie myślisz o dobrostanie Białorusi, tylko postrzegasz Białoruś jako państwo, które mogłoby istnieć w jakimś kształcie najbardziej optymalnym dla Polski. To jest naturalne, oczywiste i uzasadnione. I dlatego no, możemy się oczywiście obrażać, że Niemcy są tutaj skuteczni pod tym względem, ale oni te robią tak naprawdę tylko i aż tyle, żeby wpływać na siłę swojego państwa. Dbają o swoje interesy. Po jakie tortury sięgali żołnierze rosyjscy w stosunku do strony ukraińskiej? No widać to na publikowanych zdjęciach z tych sal tortur, które są publikowane. Używali, podduszali tymi maskami gazowymi, odcinając dostęp tlenu dla ludzi torturowanych. No ludzie byli wiązani, bici. Ale też zdaje się, że wchodziła w grę jakaś farmakologia, bo były ślady rzeczywiście, że zostawały strzykawki, igły, czyli najprawdopodobniej stosowano jakieś psychotropy, narkotyki wobec pojmanych jeńców. Często taką najpopularniejszą i ustaloną na miejscu informacją o tym, jak ludność dojeżdżano cywilną, było po prostu zamykanie ich w piwnicy, trzymanie w zimnie, wilgoci, chłodzie i z małym dostępem do tlenu w przepełnionych piwnicach. No, tak było w miastach podkijowskich, tak było też na Charkowszczyźnie, czyli wszędzie tam, gdzie Ukraińcy odbili tereny i można było to wszystko poustalać i skatalogować. Na pewno wchodzi w grę podtapianie, ale to jest raczej taka tortura, no powiedzmy metoda umiarkowana, taka jeszcze gdzieś tam umiarkowana. No, dla kogo umiarkowana, dlatego umiarkowana. No ale generalnie no, Rosjanie pokazali, no były tam przyrządy do zadawania gwałtu na przykład dla jeńca, także upokarzanie, no gwałt też był metodą takiego odczłowieczania ofiary, która w ręce rosyjskie trafiała. To jest cała paleta tortur i cała paleta środków, no, które po prostu kojarzymy z Sowiecją głęboką, z metodami, które stosował sowiecki aparat bezpieczeństwa. I w tym sensie to też jest zaskakujące, że ta skala, że to zło jest powtarzalne właśnie w takiej skali i że jesteśmy świadkami takiego zła w XXI wieku. No, to jest jednak pewne rzeczy się nie zmieniają. Tak. Tak, ja zresztą mottem do mojej książki jest cytat z Józefa Mackiewicza, który mówi, że są to rzeczy ludzkie określane niewłaściwym mianem nieludzkich, czyli że są one charakterystyczne dla gatunku ludzkiego i właśnie występują z pewną powtarzalnością w historii. A skąd taki pomysł na tytuł książki Śniadanie pachnie trupem? Po lekturze książki przez współpracującego ze mną redaktora wydawnictwa, Sławomira Rusina, który jest cichym bohaterem tak naprawdę tego tytułu. No wynika on z tego, z treści książki tak naprawdę i z tego, co w tej książce opisałem, czyli też ze skali no, zjawiska, które tam miało miejsce, ze skali po prostu z ilości śmierci, która tam była w nadmiarze, w nadmiarze już nieprzysiadalnym zupełnie. Faktycznie czuć było trupa, tak? O to chodzi? Tak, to jest no, nawiążę do tego fragmentu. To jest tak, że w Charkowie była kostnica, w której składowano
część, niewielką część ciał rosyjskich żołnierzy, których zwożono tam na początku tylko, później już ich po prostu pozostawiano na poboczu albo gdzieś tam przy stacjach benzynowych z tabliczką i z takim generalnie z komunikatem, że jeżeli Rosjanie chcą, to mogą te ciała nawet odebrać i nie będą nawet ostrzelani przy ewentualnym odbiorze. Ale w tej kostnicy, w tym zakładzie takiej medycyny sądowej w Charkowie, to jest zresztą bardzo znany zakład medycyny sądowej, tych ciał Rosjan było bardzo, bardzo dużo, było też ciała cywilów, one leżały luzem, generalnie albo pod namiotem brezentowym, albo po prostu luzem, albo w workach różnokolorowych. Jak wyjaśniał jeden z pracowników tego zakładu, po prostu brakowało trumien. Na pewnym etapie tej śmierci było tak dużo, że nie starczało, nie można było godnie potraktować wszystkich ciał. I stojąc na dziedzińcu, na otwartym tak naprawdę terenie, to był kwiecień, początek kwietnia, czyli taki przełom zimy i wiosny. Mimo tego, że stało się tam na zewnątrz, to było, ten zapach był jak taka zawiesina, tak funkcjonował w powietrzu. Od tego nie można było się uwolnić. Mimo tego, że mówimy o przebywaniu na otwartej przestrzeni. Stąd mówię o jakby takim, że ta wojna jest nasycona zjawiskiem śmierci bardzo. Bardziej niż wszelkie inne konflikty, które gdzieś tam kojarzymy. Afganistan czy Irak, no w Iraku tam też ginęło bardzo dużo ludzi, ale i Afganistan i Irak, mimo wszystko w skali tego, co się dzieje na Ukrainie, to jest naprawdę taka przedszkolna zabawa. I szczególnie na wschodzie skala zbrodniczości tej wojny, skala śmierci, ilości nasycenia tą śmiercią jest bezprecedensowa. To jest rzeczywiście zjawisko niespotykane od 1945 roku i szczególnie w tej części Europy, na tej szerokości geograficznej, w zasadzie w sercu Europy. Wydaje mi się, że nawet Bałkany nie były tak nasycone śmiercią jak obecna wojna na Ukrainie. Jest tutaj takie zapytanie z tyłu książki. Po co Putinowi szamani? W ogóle pierwsze słyszę. On się posiłkuje jakimiś radami u szamanów? To nie chodzi o to, że on się posiłkuje radami szamanów. To bardziej posiłkują się radami szamanów i doradców takich ezoterycznych. Posiłkują się w jego ludzie z jego bliskiego otoczenia. Politycy wysokiego szczebla, wysokiej rangi. Sam Putin jest po prostu przesądny i wierzy w różne bzdury. To jest taka dwuwiara, czyli z jednej strony kreowanie się na takiego bardzo zdystansowanego do świata oficera KGB, byłego oficera KGB, później FSB, czyli człowieka, który postrzega świat jako grę, jako cyniczne rozdanie, w którym trzeba być chłodny umysł mieć i ewentualnie gorące serce, jak mówił klasyk. A z drugiej strony jest człowiekiem, który posiłkuje się jakimiś opowieściami prawie że z gatunku płaskoziemców. O tym wierzy w jakąś geografię sakralną, czyta pracę politologów, którzy wyjaśniają mu... Geografia sakralna? Tak. O co chodzi? Chodzi o to, że jest nurt myślenia w rosyjskiej politologii, w rosyjskich naukach społecznych, który wiąże położenie geograficzne z religią, która na danym terenie występuje i przypisuje to do kręgów kulturowych, uzasadniając ekspansję w Kremla w danym kierunku. Czyli jeżeli Kreml zakłada, że na jakimś obszarze panuje prawosławie, to można z tego wyprowadzić hipotezę, że Kreml ma prawo dokonywać tam ekspansji w naturalny sposób na te kraje. Mówimy o prawosławiu nie bałkańskim czy prawosławiu greckim, tylko mówimy o tym prawosławiu, które funkcjonuje na terenie byłego ZSRR. Geografia sakralna na przykład zakłada, że Polska jest na styku w kultur zachodu i wschodu i katolicyzm uniemożliwia skuteczną ekspansję tak naprawdę na teren Polski. To jest taki lol content, nazwijmy to umownie. Taki politologia XD, jakby powiedziały moje dzieci. To jest jakiś rodzaj myślenia o świecie w sposób magiczny. To jest tak, jakbyś na przykład, nie wiem, fanziny Leszka Bubla sprzedawał do sztabu generalnego w Polsce i mówił, żeby się opierali na tym, swoją wizję świata budowali, żeby dowódcy wojskowi... Skąd to w ogóle są? To jest sprawdzona jakaś informacja, czy to jest taka propaganda? Putin nie ukrywa tego, kogo czyta.
No przecież Dugin, na którego zamach próbowano przeprowadzić, no on w latach 80. flirtował z literatami, którzy fascynowali się samowystarczalnością duchową. Czyli mówimy o takich ludziach. I Dugin jest osobą, może to nie jest tak, że Dugin jest w bliskim kręgu Putina i podejmuje razem z nim decyzje, ale on był doradcą szefa służby wywiadu zagranicznego przez pewien czas, czyli szefa poważnej instytucji. A mówimy o facecie, który fascynuje się ezoteryką i bada zagadnienie samowystarczalności duchowej. Także no, to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że żeby pognębić Putina, to powiemy, że on wierzy w garbate aniołki. Nie, tak nie jest. On po prostu czyta prace, no, które rodzą poważne wątpliwości co do oceny jego stanu umysłu. W tym sensie, że to są po prostu rzeczy spod znaku LOL, a nie z czegoś, co możesz potraktować jako poważna praca naukowa czy poważna analiza polityczna. I w tym sensie, znaczy generalnie w ogóle była Sowiecja jest przesądna. To przesądność, takie jakby odczarowywanie rzeczywistości, taka obawa, że trzeba przegonić złego ducha albo na przykład zaklinać rzeczywistość, bo jeżeli jej nie zaklinasz, to przyjdzie ten zły duch i ci odbierze to, co jest dobre, jest powszechna. No, byłe ZSRR jest przesiąknięte myśleniem magicznym. Z jednej strony właśnie takiego zimnego cynizmu, a z drugiej strony myśleniem, szczególnie Rosja, myśleniem magicznym. I jak rozumiem, też stąd ta skłonność do ulegania różnym szarlatanom, którzy przedstawiają takie szalone koncepcje z dziedziny nauk społecznych. Ale jest tam oficjalnie jakiś taki drugi Rasputin? Albo ktoś? Tak? Chyba nie. W tej chwili to jest tak, że znaczenie takiego Dugina mimo wszystko nie jest tak bardzo, że nie można go porównywać z Rasputinem. To jednak był człowiek, który miał naprawdę dostęp do ucha dworu, do władzy i wyznaczał pewne trendy. Ale no mimo wszystko każda władza potrzebuje jakiegoś takiego intelektualnego i filozoficznego uzasadnienia dla tego, co robi. Potrzebuje takiego uzasadnienia, że to, co robi, jest słuszne. I Dugin czy Cymburski, no oni zapewniają te uzasadnienie ideologiczne, no i opowiadają te wszystkie właśnie te takie XD koncepcje na temat tego, jak rozwój Rosji mógłby wyglądać i dlaczego musi się odbywać kosztem na przykład Ukrainy albo Białorusi. Fascynacja w ogóle wśród tych ludzi, którzy doradzają Putinowi, na przykład do badania języków martwych, do badania obcych kultur. Oni na przykład mają takie poczucie, że musisz kontrolować przeszłość, bo jak nie kontrolujesz historii, to nie jesteś w stanie właśnie dokonywać tej ekspansji. Musisz kontrolować całą tą przestrzeń ideową z przeszłości. Dlatego uczysz się języków martwych. Języków, które w zasadzie są dla ciebie nieprzydatne zupełnie w takim życiu codziennym i funkcjonowaniu państwa, ale właśnie uzasadniają te wszystkie szczytne cele, dla których Rosja podejmuje różne wojny. I to jest ta nieracjonalna część systemu, ta groźna część systemu, która powoduje, że nie do końca masz pewność, że walczysz, czy tam odnosisz się do człowieka, który myśli racjonalnie. Na pewno jest w nim właśnie ta część cyniczna, zimna, racjonalna oficera FSB i KGB, pułkownika FSB, a z drugiej strony właśnie ta część taka jak w Biesach, jak matka Stawrogina, która ma w sobie ten element barbarzyński, taki nieracjonalny, taki żywiołowy, a z drugiej strony jest osobą zimną, wyrachowaną, cyniczną, spoglądającą na świat w kategoriach takich właśnie no, mocno, mocno racjonalnych. A co sądzisz o politykach, którzy za wszelką cenę chcą wysłać na Ukrainę polskie wojsko? A czy są tacy politycy, którzy chcą wysyłać polskie wojsko na Ukrainę? Chodzą głosy jakieś takie dziwne, a nie wiadomo, czy polskiego wojska już tam nie ma. No może tak być, rzeczywiście. Ja nie znaczy, jestem zwolennikiem tego, że to jest trochę jak z tą walką, nie? No możesz robić tą walkę z cieniem, możesz trenować na sali, ale jednak no to prawdziwa walka weryfikuje te twoje umiejętności. To nie chodzi o to, żeby tam już jechać i za jakąś ideę się bić, tylko po prostu, żeby treningowo to zrobić. Rozmawiam tutaj z różnymi gośćmi i oni mówią po tym, jak się właśnie skończył Afganistan, Irak, czy to było dobre, czy to było, już abstrahuję od tego, nie? To jednak podniosło umiejętności polskiego żołnierza. No to jest ogromna korzyść, oczywiście. No to teraz tego oficjalnie nikt się nie ma, więc chyba tylko w takim kontekście. To jest tak, że jak walczysz z cieniem, no to nigdy nie przełamiesz tej psychologicznej bariery, że możesz sam dostać w twarz i że ty możesz kogoś w tą twarz trafić.
rękawicą, czy bez rękawicy, czy rękawicą, nie wiem, dwunastką, czy większą, czy mniejszą, w zależności od tego, jakie masz potrzeby treningowe. Przekroczenie tej bariery psychologicznej, to szczególnie na początku treningu, zresztą sam wiesz, no ma ogromne znaczenie. To jest coś, co, no nie wiem, no jeżeli na przykład trenujesz i nie sparujesz, no to nigdy i tak nie to ten trening tak do końca nie ma sensu, nie? To jest takie, no to jest walka z cieniem, nie? To prawda. I w tym sensie właśnie wyjazd do Afganistanu, do Iraku, no on był takim wyjazdem, to były wyjazdy formacyjne dla polskiego wojska. Znaczy to od razu tutaj mówimy, rozpatrujemy to tylko w takim kontekście, nie żadnej jakiejś tam wojny o coś i tak dalej, tylko no czysto treningowo, chociaż to brutalnie zabrzmi, bo giną ludzie zawsze, nie? Tak, no my mieliśmy... Ale tutaj byśmy pomagali sąsiadowi. Tak, ale wiesz, w Iraku i w Afganistanie też mieliśmy korzyści geopolityczne, bo pokazywaliśmy Amerykanom, że jesteśmy lojalnym sojusznikiem i im pomagamy i w pewnym momencie możemy zażądać zwrotu za tą inwestycję. To jest zasada wzajemności, która obowiązuje w świecie wojska, służb, polityki. Ale myślisz, żeby zadziałało dzisiaj? Wiesz co, no gdyby nie zadziałała, to Ameryka mogłaby już się zwijać. W tym sensie, że brak pomocy dla Polski czy krajów bałtyckich na pewno by został odpowiednio odczytany w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej, na Tajwanie, w Korei Południowej. Wyobraź sobie, że te państwa nagle dostają komunikat, że Stany Zjednoczone nie bronią sojuszników. I nie bronią sojuszników objętych artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Co wtedy się dzieje? Te państwa musiałyby rozpocząć zbrojenia albo na przykład własne programy atomowe. Rozpoczęcie, albo się przyłączyć do kogoś innego. Do kogoś innego. Rozpoczęcie programów atomowych przez kilka kolejnych państw świata, w tym przez na przykład Tajwan, który by uznał, no musimy po prostu robić to w celu takim, żeby obronić swoją suwerenność. Rozpoczęcie takich programów atomowych przez kilka poważnych państw oznacza całkowite przebudowanie systemu międzynarodowego. Nie masz układ o nieproliferacji broni atomowej, który przestaje istnieć w tym momencie. Także to nie jest tak, że Amerykanie stwierdzą, że nie pomagamy im, bo coś. To rodzi ogromne konsekwencje. To jest lawina. To jest efekt kuli śnieżnej. W tym momencie zmieniasz całkowicie reguły gry. Wszyscy na ciebie patrzą jak na niewiarygodnego partnera. Na kogoś, kto po prostu zmusza cię do tego, żebyś pomyślał o swoim bezpieczeństwie już stricte w kategoriach własnych zbrojeń. Bo każde państwo opiera swoje bezpieczeństwo, każde państwo, które nie jest supermocarstwem, opiera swoje bezpieczeństwo po pierwsze o własną armię i własne możliwości obrony, a po drugie o sojusze. Sojusze to też nie jest supermarket. Nie możesz wejść i sobie wybrać, że chcesz coś z cukrem albo bez. To jest coś, co ma też określone są kryteria zawierania sojuszy. Musisz mieć pewną wspólnotę interesów, ideowo się z kimś zgadzać. Także to nie jest też nieograniczona liczba państw. Ale wycofanie się Amerykanów z pomocy dla państw bałtyckich czy dla Polski, to jest po pierwsze utrata przez Stany Zjednoczone statusu supermocarstwa, a po drugie rozpoczęcie globalnego wyścigu zbrojeń o bezpieczeństwo poszczególnych graczy ważnych, takich właśnie jak Egipt, Arabia Saudyjska, Tajwan, Korea Południowa, Japonia. To są miejsca, w których do których ta kula śnieżna by dotarła po prostu. Jakie są obecnie największe problemy na obszarach Ukrainy przejętych przez Rosjan? Największym problemem jest to, że te tereny w zasadzie stały się czarną dziurą, w której nie istnieje coś, co my pojmujemy jako normalne państwo i normalne życie. Często jest tak, no Rosjanie do dziś nie doprowadzili prądu w Mariupolu do wszystkich, do większości dzielnic, nie do wszystkich dzielnic. To jest tak, że z jednej Czyli strony... Czyli oni nic nie robią na tych zajętych terenach? Próbują trochę to odgruzowywać z siłą ludności lokalnej, która tam została, ale też pamiętajmy o tym, że te miasta są przetrzebione, jeśli chodzi o ludność lokalną. Znaczna część uciekła w kierunku ukraińskim, mniejsza część w stronę Rosji uciekła. Ci, którzy chcieli ten czas przeczekać w miarę bezpiecznie. To jest często tak, że miasto 80-tysięczne w momencie, gdy trwały o nie walki, miało na przykład po 15 tysięcy mieszkańców. Także wyobraź sobie, co jest z infrastrukturą w tym mieście, z biznesem, z mieszkaniami. Jak Akademia Ekonomiczna w Kijowie wyliczyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie wyliczył, że prawie połowa strat w tej wojnie to są straty wynikające ze zniszczenia infrastruktury mieszkaniowej. Czyli w pewnym momencie to znika ci, bo mieszkania się zapadają, na przykład po uderzeniu pociskiem,
czy po strzale pociskami grat i one się zapadają i z czterech mieszkań robi się jedno, tak? Jakby w postaci gruzowiska. Trwa wojna, Rosjanie inwestują jakoś tam w tą odbudowę. Wpuszczają oddziały, którym dają carte blanche do tego, żeby pobrać wszystko to, co jest do pobrania na tych terenach. Stąd filmy o tym, jak tam wynoszą pralki, telewizory, jak po prostu okradają miejsca, w których byli. I nic za tym nie idzie. Wierzysz w to, że żołnierz, który nie ma stazy w apteczce i ma buty, które mu przeciekają, że będzie myślał o tym, czy odbudować jakąś tam ulicę w Mariupolu? Dla niego to jest temat dziesięciorzędny. To jest absolutnie nieistotne. On po prostu się musi tam, musi po pierwsze przeżyć, po drugie nachapać i po trzecie z tym, co się, czego się nachapał, wrócić, a nie odbudowywać w bulwary w Mariupolu. To jest, czy doprowadzać prąd na osiedla. Kiedy wracasz na Ukrainę? Na razie jakie plany dalsze? Nie chciałbym o tym jakoś tam szczegółowo mówić, bo tutaj te plany są niesprecyzowane, także nie mogę się do niczego ani się za niczym opowiedzieć, ani do niczego zobowiązać. Też chcę dać trochę oddech z swoim dzieciom. Mam syna w 8 klasie, musi zdać egzamin 8-klasisty i musi mieć pewność, że tam gdzieś pod ręką jestem i że go to nie dotyka, bo to nie jest taka wojna jak właśnie Afganistan czy Irak. To jest, ja też to kilka razy już powtarzałem, to jest wojna, która jest bardzo obecna w szkole polskiej. Są właśnie ukraińscy uchodźcy, ludzie o tym mówią, jest pełno wojny ukraińskiej w mediach, w telewizji. To jest ciągle coś, co dzieci z tyłu głowy mają. To nie jest egzotyka, którą można pominąć w takich obawach dziecięcych. Także to jest też taki kluczowy czas, nie tylko z mojego punktu widzenia. Jakieś dalsze plany oprócz Ukrainy? Też są niesprecyzowane w zasadzie, także nie ma sensu chyba nawet o tym jakoś szczegółowo gadać, bo będę pływał. Książkę można nabyć już? Czy tak, jeszcze? Już jest w sprzedaży, polecam. Będzie tutaj link, do który Zbychu zostawi, gdzie najlepiej kupować. Mam nadzieję, że następna jakaś książka powstanie. Tak, do tego mogę się zobowiązać i widzimy się następnym koniecznie razem. Koniecznie musisz założyć książce. Instagram i Facebooka. Mówisz koniecznie? Żeby przejść do świata, nie rzeczywistości, tak? Przypominam, że Zbycha nie ma na żadnym Instagramie, na żadnym Facebooku, ani YouTubie. Antyspołeczny. No właśnie. Antysocjalny. Jak ty w ogóle żyjesz? Antysocialowy. Jak ty żyjesz? Jak się komunikujesz w ogóle? Jak żyjesz? XD. To jest XD social.